Dzień dobry. Postanowiłam podzielić się z Państwem moimi sposobami na utrzymanie dobrej kondycji, ponieważ znacie mnie do tej pory z tańca, ze śpiewu, a to jednak jest mało wystarczające. Decydującą rolę sprawczą, która działa na mnie, na moją kondycję, przypisuję trzem aspektom: psychice, sposobom odżywiania i ruch, ale dokładnie w tej kolejności, nie innej, to nie jest przypadkowa kolejność. Zaproponuję teraz malutki trik, ponieważ zbliżają się święta, a potem czas zabaw i uczt. W związku z tym bardzo pożądane jest utrzymanie się w dobrej linii. Oto metoda na płaski brzuch, działająca dosyć szybki sposób. Wystarczy taki mało wysiłkowy trik, ćwiczenie polegające na tym, że utrzymujemy się jak deska na przedramionach i czubkach stóp, pal na palcach, prosto, sztywno i liczymy do 20. Najlepiej powtórzyć to kilka razy. Wracając do aspektów, które decydują o naszym samopoczuciu, powiedzmy chwilę o psychice, która jest generatorem naszego zdrowia, kondycji i samopoczucia. Psychika jest uzależniona od naszych myśli, od naszego umysłu, a dopiero za naszymi myślami idą w ślad emocji i uczucia się rodzą. Także zapanujmy nad naszą psychiką, damy sobie wtedy wiele dobrego. Odżywienie jest bardzo istotną sprawą i tu żyjemy w jakiejś dobie jakiegoś przekłamania, niespójnych informacji, które nas po prostu prowadzą po różnych drogach, często na manowce, i kończymy tam, gdzie kończymy. Louise Hay, której okładkę, autorka książki, której okładkę za chwileczkę pokażę, moja ulubiona, mówi, pisze, że je to, co rośnie, co nie rośnie, nie jem. Przychylam się do tego, dalej rozwiniemy później w następnych, kolejnych odcinkach ten temat. Jeśli chodzi o ruch, to był zawsze obecny w moim życiu i znam błogosławione skutki jego działania. Natomiast bez pierwszego aspektu, czyli psychiki, i drugiego, czyli poprawnego odżywiania się, ruch miał różnorakie znaczenie w moim życiu. Raz tyłam, raz nie tyłam, chorowałam, nie chorowałam. Dopiero jak połączyłam wszystkie trzy te generatory swojego samospełniania się w życiu, to zadziałało. Możesz uzdrowić swoje życie. To jest moja ulubiona książka, jedna z pierwszych pozycji tego typu i naprawdę mająca ogromny wpływ na mnie, na moje postrzeganie świata. Wracam do niej, jak również do pozycji Moc pozytywnego myślenia. Jest niesamowity przekaz, abstrahując od religijnych tutaj aspektów, to bez względu na to, czy jesteś, czy nie jesteś religijny, religijna, naprawdę wywiera ogromne wrażenie i też jest zawsze ze mną. Reasumując na dzisiaj, ciesz się swoim życiem tak, jakie ono jest, bo być może jest ktoś, kto zazdrości tobie tego, co masz, mimo że ty uważasz, że nie masz nic. Spójrz jeszcze na ostatnią klatkę filmu, jak potrafi się starszy człowiek, smętny do tej pory, nim go rzeczywiście jakoś mentalnie ustawiłam, potrafi się cieszyć życiem. Zapraszam na kolejny odcinek.